witamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy do obejrzenia drugiego filmu karpiowego w 2015 roku pod tytułem Majowa Zasiadka. Znajdujemy się na wodzie PZW na tej samej, co rozpoczynaliśmy sezon. Będziemy się Wam starać pokazać troszkę lepsze efekty niż ostatnio, bo jak wiadomo ostatnio był tylko jeden karpik 10 kg. Mamy nadzieję, że ta zasiadka przyniesie coś dobrego. Zapraszamy do oglądania. Moja taktyka na tą zasiadkę jest dosyć prosta, a mianowicie wysądowałem sobie miejsce około 70 metrów od brzegu. Jest to płaski, twardy blat o wymiarach mniej więcej 10 na 10 metrów. Głębokość w tym miejscu to 1,80 m. Będę nęcił tam dywanowo, używając w tym celu łyżki zanętowej. A teraz pokażę Wam, jak robię moją zanętę. Na początek do wiadra wsypuję sobie troszkę wcześniej ugotowanej kukurydzy z pszenicą. Niedużo, dosłownie jedną łyżkę. Na sam początek tyle w zupełności wystarczy. Jeśli będą brania, wiadomo, będziemy donęcać. Kukurydza z pszenicą zrobi nam to, że w zanętę będą wchodziły drobniejsze ryby, a za nimi, wiadomo, oczywiście karp. Do tego troszeczkę peletu halibutowego 12 mm. Moja zanęta będzie raczej na śmierdząco. Do tego troszeczkę peletu o troszeczkę większym rozmiarze, a mianowicie 24 mm, także halibut. Do tego kuleczki, także śmierdzące, squid, czyli kałamarnica firmy Carp Room, 18 mm. Do tego kuleczki Nesh, dziesiątki, Tandoori Spice, czyli ostre przyprawy. Te możemy sobie wsypać wszystkie, bo została tu ich taka dosłownie resztka. Te kuleczki są małe, tak więc będą intensywnie wyjadane przez inne ryby spokojnego żaru, takie jak karasie, leszcze oraz większe płocie, jak i jazie. Do tego troszeczkę kuleczek także o smaku halibutowym, własnej roboty, sporządzonych na miksie Rapid Bites'a. Dwie takie garsteczki. Mieszam to wszystko sobie. Moja zanęta jest już teoretycznie gotowa, ale dla polepszenia zapachu oraz jej aromatu zalewam to sobie Boosterem firmy Genesis Carp Kill Punch. Także śmierdzący zapach. I wszystko to ponownie mieszamy. Tak sporządzona zanęta, mam nadzieję, że bardzo szybko zwabi karpie w łowisko, a powinna pracować, że tak powiem, bardzo agresywnie od samego początku, jak i bardzo długo, ponieważ są tu także większe frakcje jak 24 mm pelet oraz kulki. Tak więc będzie bardzo długo wabiła karpie i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się pokazać jakiegoś miśka na macie.
jest pierwsza rybka z nocki. Po pierwszej nocy jest pierwszy karp, około 7 kg, pełnołuski. Połakomił się na prawą wędkę o godzinie 2 w nocy. Piękny. Jako przynętę użyłem sobie kuleczki 18 mm Imperial Bites Monster Paradise oraz do tego pływaczek 12 mm CC More Optical Illusion. Zważymy go teraz sobie i oczywiście bezpiecznie wypuścimy do wody. Karp waży 6,5 kg. Piękny. Idziemy go wypuścić. Drugi dzień zasiadki. Po nocnym braniu 6,5 kg karpia zdecydowałem się donęcić łowisko. Moja mieszanka jest praktycznie taka sama jak na samym początku, a mianowicie składa się z peletu 12 mm halibut, peletu 24 mm także halibut, kukurydzy z pszenicą, oczywiście wcześniej ugotowanej, kulek 18 squid, do tego kuleczki 16 halibut własnej roboty i wszystko to zalane jest bosterem Kill Punch firmy Genesis Carp oraz przełamanym tu sobie bosterem truskawkowym firmy Fish Food. Tak więc mam nadzieję, że tak dopalona zanęta poskutkuje i uda się jeszcze wydłubać jakiegoś karpika. Jest druga ryba zasiadki, karp około 2 kg, zaraz go zważymy. Wziął na kukurydzę i kulkę pływającą w smaku kokos. Po zważeniu z powrotem wraca do wody. Jak widać po zważeniu, karp z workiem waży gdzieś około 2,5 kg, bez worka gdzieś około 2, pokażemy tutaj. Po odkażeniu wraca bezpiecznie do wody.
jest. Trzecia ryba zasiadki. Karp. Zaraz będziemy ważyć. Wziął na jedną kulkę pływającą kokos o wielkości 18 mm. Po zważeniu z powrotem wraca do wody. Karpik waży 12 kg. Dokładnie 12400 bez worka, 12 kg. Po zważeniu wraca do wody. Poranek, trzeciego dnia zasiadki. Troszeczkę się ochłodziło, a ja zdecydowałem sobie przerzucić moje zestawy, ponieważ nie ruszałem ich od wczorajszego popołudnia. A przy okazji pokażę Wam, jak wyglądają moje przypony, których używam na tej zasiadce. Tak właśnie wyglądają moje przypony. Pierwszy przypon na haczyku Gartnera numer 2. Pozycjoner włosa, a tutaj robaczek, tak aby haczyk szybciej wbijał się w dolną wargę karpia. Natomiast na włosie dwie kuleczki, bałwanek, jedna tonąca, druga pływająca, wszystko o zapachu śmierdzącym. Przypon ogólnie jest miękki, dociążony śrucinką, a zakończony jest pętelką, a na pętelce osłonka, tak aby nie spadł nam przypon z szybkiej złączki. Drugi przypon na haczyku Tandema numer 4. Na włosie troszeczkę mniejsze przynęty, 14 oraz 10, także na śmierdząco. Przypon dwuczęściowy, łamany, tak jakby składający się z fluorokarbonu oraz plecionki miękkiej. Zakończony tak jak pierwszy, czyli pętelką, a na pętelce osłonka na szybką złączkę. Przerzucę teraz swoje zestawy i mam nadzieję, że te ostatnie kilka godzin przyniesie jakąś rybę. Jest czwarty karp zasiadki. Nie będziemy go ważyć, ale ma około 2 kg. Złapany na jedną kulkę pływającą i jedną tonącą firmy Rapid Baits o smaku kokos. Po dezynfekcji wraca spokojnie do wody. Nasza zasiadka dobiega już końca. Jesteśmy praktycznie spakowani. Trzydniowy pobyt przyniósł rezultaty w postaci czterech karpi. Jednego 12,5 kg, jednego 6,5 kg i dwóch takich po 2 kg. Tak więc my żegnamy się już z Wami i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmów. Na razie.